Dobrze, moi drodzy, rozpoczynamy kolejny dzień z Legends of Runeterra. I kolejny dzień farmimy nasze karcioszki i farmimy rangę i farmimy wszystko, co się da farmić. I lecimy z tematem. Gdzie się zabałem i mnie palec boli. Co ja miałem? Aha, już wiem, co miałem zrobić. Witam, witam i o skarby pytam. Poszukajmy może jakichś kreatur. Kreatury. Lilith, where are you? Szybko, chwila. Muszę po co to napisać, nie wiem po co, ale muszę. Czy nie wiem. Czy, whatever. Okej, pan Ho-Wow. Nic na pana Ho-Wow'a nie poradzę. Blokować nie możemy, więc elo. Dzień ostatnio. No zobaczmy, co się stanie interesującego. Tak myślałem, że to się stanie, więc zrobię tak. Będzie jakaś odypy. No nie będzie. Znaczy będzie, ale to mało istotne. Okej, subcio, róbcio. Takie widmo piękne. Glimpse Beyond. Glimpse, si. Black Spira byśmy chcieli użyć. Dobra. Nagramy tego wariata. Aha, ja go nie mogę blokować w ogóle w żaden sposób. Tak se zrobił. No dobra, no to skip block. Myślałem, że tym też zaatakuje. A czy my chcemy dobierać tutaj? Myślę, że nie chcemy. No to pas. Mana, spellmana i lecimy z tematem. Skitersik. To zagrajmy skitersika. Cześć, Mikołaju. No to wypasik, no to chyba nie atakujemy. Czymś mogę? Nie bardzo. Dobra, tym zaatakuję. No nie dał się nabrać. Patrzcie, jaka niespodzianka dziwna. She don't bite. Ale teraz możemy zrobić tak. Co nam da dwie karty? Co ważniejsze, uruchomi nam Elise. Co równie ważne, uruchomi nam Black Spira. Jego Elise leży i kwiczy. Cześć, pani Inglo. I tu już spellmany sobie przyniesiemy, bo nie potrzebuję tego Rearguarda. Let me change into something more comfortable. Break their spirits and their souls.
Break the spirit, break the spirit, break the spirit. Robimy tak. Chwila, co on zrobił? On zrobił... No, okej. Okay. Spasuje. A, on takie zrobił. No tak, faktycznie. No i tak nie mogłem nic zrobić z tym. No skip ten blok, no bo co więcej. Nic więcej nie zrobię. Jedyne co mogę zrobić, to... ale tego nie chcę robić raczej. Spasuję. Jedziemy. Pyku, 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 jasne, pyku, pyku. To myślę, że ja sobie zrobię tak i zabiję tego, żeby ten pęk 1-3-1 się ostał. A i nastała mała zmiana planów, powiem wam szczerze. Nastała miała zmiana planów, ponieważ... okazało się, że mój dobry przyjaciel Jacosław może nieco wcześniej grać, więc pogramy sobie szybciej w Lora. O to wychodzi. To jest niedobre. Nie wiem, co z tym zrobić. Może coś wymyślę. Teraz zobaczymy. Więc musimy sobie zmienić plany. Hekarim. O jest. Dobra, rzucimy tego wariata. No. No niech będzie tak. Tak, myślałem, że coś tutaj będzie podejrzanego się działo. To trudno, no, zabiję za tego chociaż. Cokolwiek to jest trochę okropne. No nie jest zbyt dobrze. Lidarius. Nie wiem czy... Chwila, on ma tylko dwóch blokerów na tych, ale i tak może to zablokować, i tak może to zablokować. Na średnio to widzę. O, teraz ja tego w ogóle nie widzę. Nie wiem, to już taki rzut poddania się, no bo w sumie ciężko będzie mi tutaj coś zrobić. Hmm.
No ale tu wlatuje przebów. Ja nic nie mam. Dobra, nie traćmy czasu. Niestety nie pykło. O, ale kłeścik zrobiony, wspaniale. Lecimy dalej. Zostawimy tego tylko na pierwszą turę. Okej, ready. Dzisiaj kurde waluję. Mnie tak palec boli, jak ja tykam. Nie będzie atakowania. Zabraniam. Chłopaku. Come closer, I don't bite. No nie dobrze trochę. No ale wjeżdżamy. Już pukam do twych drzwi. Pobiegnę cię przywitać. I za 8 jebnę cię. Oh yeah. Oh no. Okej. Jednak nie. Spoko. Najlepiej byłoby tego zablokować, bo jest pająkiem i może blokować, a ten Legion Guard nie może i nie jest pająkiem. Hello, bardzo. Kiedy on reweluje? Wydaje mi się, że w tym układzie zjedzenie jego, żeby dobrać dwie karty, plus żeby on nie stworzył sobie tokena, jest jak najbardziej okej. No problem jest tylko tyle, że to tylko tyle. Jeśli problem jest taki, że to tylko tyle, co mogę zrobić. Okej, dawaj pająka. Nie wiem, wiadę. To jest takie trochę mało opłacalne, tak myślę. Ale trudno. Może w magiczny sposób jeszcze dogra jakąś kreaturę, żebym Black Spira zagrał. Nie, sam rzucił Black Spira. Dobra. To, upla. On działa. Ano działa. Szkoda, że z brodą. Ja nie wiem. Tego to ja nie wiem. Och. Niech będzie horrorek, niech będzie taki.
Nie wiem, o coś chcę zagrać dużego. Ruination? Ten czad na jaruku to jest jakiś patologiczny. Jeżeli dla ciebie czaty są patologiczne, no to okej. Alice, where are? I salute you. I smell a fight. Jak na standardy czatów oczywiście. Nie wiem, nie wnikam. Do not stand in my way. You must get by these first. Hello, mordeczko. Nie pięknie. No i pięknie, panie. Zagraj 20 rund? Takie questa? Go next. No bez rewenki, ale zaryzykuję, zostawię sobie tego, bo go lubię. Może dojdzie. No tak, powiedzmy, że. Chociaż też nie ma tragedii. Alice. I don't bite. Come closer. Gramy ją, bo tworzę tokena. Jedziemy. Blokować czy nie blokować? Oto jest pytanie. No i odpowiedzi nie ma. Jakieś wielkie ten analizy miały miejsce. Skipnę, bo on Black Spira może mieć. To bez sensu. Okej.
favorite. Dawaj, chłopa. Tak. To jest porządne narzędzie i powód do skipnięcia tury, niedobrze. Zrobimy póki co tak. Mam pytanie. Gram w Volcena i nie mogę przejść magiem ostatniego bosza pierwszego aktu. Może jakieś rady? No jak ja ci mogę rady udzielić? Unikaj jego ataków. So young. Lead young. So fucking bad. Wyobraź sobie, że dostajesz takie pytanie. Siema, uczę się driftować, ale mi nie wychodzi. Jakieś rady? I co takiemu komuś możesz odpowiedzieć? Zaatakujmy się. Kurde. Ja jestem obżarciukiem. Mam babeczkę jeszcze jedną. Nie zostanę na później. Nie zostanie. Nie zostanie pani babeczka. Oszukali mnie, to miała być czekolada, to są jakieś kurwa, to nie wiem. O. To nie jest zbyt dobre. Nie wiem, co mam z tym zrobić za bardzo. No i sobie kartę dobiorę. The sky.
closer. I don't fight. They grow up so fast. Reporting in? Daleko mi tak do zabicia do Janiwi. O nie, raza! Nie, a nie, podziałałoby. Przecież nie, i tak by nie podziałało, by się Egnivia zrobiła. Tak, jak to teraz działa? The War Mother will unite us all. A dopiero w 10 rundzie. Dobra, rzucę to też. Musimy tu jakieś wartość na ten stół wprowadzić. Jak ta gierka po polsku? Czy jest ta gierka? Nie ma. Nie wiem co z tego. Jak ta Anivia i tak się na starcie tury wstrzeża. I jeszcze przywołuje ziomeczka. To jest durne, no. Nienawidzę tego. Nie wiem, nie wydaje mi się, żeby jakiś większy sens miał atak w tym, w tej turze. Robię tak. No i chyba nie. No elo. Stand and defend. I will endure. O Jezu, serio.
No i znowu. Nie wiem, znaczy... No super, 13-13. A ta Anivia to moim zdaniem jest do wyjebania, no przecież to jest żart. Dobra, weź się nie spuszczaj. Nie mam pojęcia. Znaczy nie chcę narzekać, bo... Gdzieś tam powiedzmy... Tam nie narzekania za bardzo. Ale to jest tak głupie, że ty ją zabijasz i musisz ją drugi raz zabić. I to jeszcze rozumiem, gdyby tak było raz, że ona później traci tą umiejętność wskrzeszania się. No spoko, plus. Zabijesz ją, wskrzesi się... że zabijesz ją, nie masz jak jej zabić drugi raz, wskrzesi się, ale już później się nie powinna wskrzeszać. Bo to, że ty, trzeba co turę tak robić, no prowadzi do sytuacji, że ty jesteś bezradny tak naprawdę. I to z tego, że oni ją zderfili, dosyć potężne w porównaniu do tego, co było na początku, jak i tak to jest fucking stupid. Z drugiej strony ja też nie mówię, że to jest jakieś super mocno, bo mimo wszystko ma słabe staty i kosztuje 7 i tak dalej, ale jest to tak głupie, że... cześć, Pawle. Miło widzieć lore na wizji. No, ostatnio mam postanowienie, żeby więcej lore grać. Nie ma ataku. Myślę, że mój team firowy mogę powiększyć. A może jednak nie. Chyba jednak było trzeba nie powiększać, bo teraz nie mogę niczym zaatakować. Okej. Okay. Come closer. I don't fight. We'll take what we need to survive. Lady Elise, where are you? A pretty present you make. Smooth as... is the hand of Noxus. It's just blood, darling. Just another winter. Real time.
Jeden combat trigi się poddaje. Nie ma sensu. Dobrze to wróciło w sumie, jak gramy na taką frakcję. Home closer, I don't bite. Dzisiaj nie jest mój dzień. Zanim zaatakuje, bo stworzy to psa. Mam takie fazy w tej grze, albo idzie mi super, albo idzie mi w ogóle nic. Nie odnosić wrażenia, że na Facebooku jest zdecydowanie większa kultura wypowiedzi? Odnoszę. Ten remover trzeba go zużyć. Dobra, na razie zostawimy. Musimy to wymyślić. Did it move? Quite the dish, aren't you? History is anguish! One of us died! Zabiję to też. Następnym może tym przeatakuję. Nie zobaczę. Femeral.
Może skóry mać. O Jezu. To nie dobrze. To by się jakiś remover przydał. No nie gadaj, że masz jeszcze. Kurwa, no nie wierzę. Jak mnie tak frustruje momentami, nic nie wyobrażać. Hej, Hubert. Our allies did not fall in vain. Ledros. A razem. Okej. Może być. O Jezu, naprawdę ma dwóch takich łopów. No nie mów, że ma trzecią tą dopałkę, no w to nie uwierzę. No dobrze. Dobra, zagrajmy tak. Zaatakujmy tym ziomem. Nie, no muszę to zabić, no bez sensu.
Znaczy to nie muszę, na chyba to zagranie ma sens, bo dobieram dwie karty, które mogę wrzucić zamiast jednej. Elise, okej. Może nam to co urodzi. Bep. Okay. Ty mnie atakuje, bo Elisko może zablokować stresy go. To jest whatever. Zostawimy sobie tą kartę. Niech myśli, że to coś potężnego. O, Spider. Serio. Akurat to dobiera w momencie. Są dni, w których chce mi się płakać. No kiedy blokuje to jeden mniej. Ekstra. Po prostu ekstra. O Jezu, to prawie, kurwa. Elise, where are you? To jest jakoś w miarę interesujące nawet. To mi chyba daje wygraną. Jak chce mi się myśleć. Ten blokuje to, ten blokuje to, nie to, to wchodzi, zabijam go.
O Jezu. To było bardzo wycierpiane zwycięstwo. No i jadę, mordo. Ale jaki ten gameplay w porównaniu do Hearthstone'a jest spokojny. Nie masz takich kuriozalnych sytuacji, że... Że walczysz 15 turę, a tam masz po 7 kart na ręce i cały stół. O, Timo Frimo. Timo Frimo. Reporting in. Pająki. Pająki, pająki. Dobra, wiedźmy. Najpierw. Uwaga, może być jakiś dziwny dźwięk, a nie, nie ma. Spoko. Dzięki Darku, siemano. Have a mushroom. Have three. Mhm. Dawaj dziombli małych. O, takie buty. No niedobrze. Bełatka? Gdzie to bełatka się włóczy po nocach? A po co na Wielkoborską? Dostałeś zioła? Nie mówię o tym na streamie. Thank you.
We've always been a fun guy. A, ma granica rozsądku. Ech, to te poczucie jednak dały radę. Dały, ale zjadłbym też obiad. Opłaca się grać areny, jeżeli mam większość kart w Hearthstone'ie. To zależy. Jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o... Okej. Jakie są twoje oczekiwania, jeżeli chodzi o arenę? Bo wiesz... Możesz grać arenę mając wszystkie karty, bo chcesz zbierać karty na przyszły dodatek, albo pył, albo złoto. Możesz grać, bo chcesz zbierać... bo chcesz się uczyć grać areny, możesz grać, bo sprawia ci to frajdę. Możesz grać, bo chcesz mieć złote karty, możesz grać, bo 50 innych powodów można wymyślić. I to, czy się opłaca, jest kwestią tego, czy granie tych aren pokrywa twoje zapotrzebowanie. Wiesz... Robiąc trochę głupsze porównanie, możesz kogoś zapytać, czy opłaca się kupować mleko. To zależy. Mi się na przykład nie opłaca, bo ja tego mleka nie ruszę, nie wypiję i w ogóle nie patrzeć nie będę, bo się zwymiotuję, jak, tak, jak na nie popatrzę. Ale osoba, która chce upiec ciasto... Dobra, naleśniki, bo nie wiem, czy do ciasta daje się mleko. Osoba, która chce upiec naleśniki, może tego mleka potrzebować i jej się opłaca, nie? Tutaj jeszcze jest warunek, że mając wszystkie karty, no to możemy dać pełną lodówkę, nie? Chciałbym zdobyć całą klasyczną kolekcję. No to... To... Najkrócej mówiąc, się opłaca. Bo areny, jeżeli inwestujesz golda, to zwrot... Jeżeli inwestujesz 150 golda, to zwrot z tego 150 golda jakiś pozytywny jest przy 4 wygranych. Więc jeżeli robisz 4 wygrane on average... Nie wiem, czemu to powiedziałem po angielsku. Średnio. Jeżeli robisz 4 wygrane średnio, no to będzie ci się to zwracało, więc automatycznie formułka, tłumaczenie, jak się nazywa to słowo? Nie teoria, nie treść, definicja opłacalności występuje, no tyle. Chyba, tak myślę. Medarda. Czego z tego nie potrzebuję? A tylko jedną mogę sobie otworzyć? Bo myślę, że więcej trochę. Dobra, ale Weekly Vault mamy zrobiony. Że nie zrobiony, ale ten. Questy porobione. I to tyle chyba. Przed chwilą 5 zrobiłem, dostałem 60 golda, tylko że muszę się nauczyć je grać. No tak. Znaczy no tutaj też kwestia czasu, nie? Bo zainwestowałeś 150, dostajesz pakiet za 100 golda, 60 golda, czyli teoretycznie jesteś 10 na plus, ale praktycznie jeżeli wygrałbyś 3 rankedy w tym czasie, też byś był 10 na plus, nie? Więc no... Nie ma jednej prostej odpowiedzi. Jeżeli zaczynasz, to najlepszą inwestycją golda jest inwestowanie w areny. To jest obiektywnie dobra odpowiedź. Ale jeżeli grasz 17 lat, to już niekoniecznie. I tutaj trzeba sobie samemu to przekalkulować wedle własnych potrzeb, zapotrzebowania, celów oraz tego, co chcesz osiągnąć i tego, co możesz osiągnąć, w sensie ile na przykład możesz wygrać. No ale w tym to ja już ci nie pomogę, bo to takie... Trochę... Wróżenie z fusów.